Szokujące informacje z jednego z polskich miast. Doszło do ogromnego wybuchu, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Kilka pozostałych jest rannych. Dramatyczne informacje z polskiego miasta. W wyniku wybuchu zginął jeden pracownik, kilka pozostałych osób zostało rannych. Do tragicznego zdarzenia doszło w zakładzie pracy. Tuż obok maszyny znajdowało się trzech pracowników. Dramatyczne informacje z polskiego miasta. Doszło do wybuchu, są ofiary na linii produkcyjnej fabryki łożysk tocznych znajdujących się w Kraśniku. Doszło do wybuchu jednej z maszyn. Niestety jeden z pracowników zginął na miejscu. Jak wynika z doniesień TVP Info, przy urządzeniu miało się znajdować trzech pracowników. ST. Kapitan Piotr Michałek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku przekazał, że wybuch był mechaniczny, a nie chemiczny. Zgłoszenie i wybuchy wpłynęło do Miejskiej Straży Pożarnej w Kraśniku o godzinie 7. Na miejsce zdarzenia natychmiast zostały skierowane cztery zastępy Straży Pożarnej. W akcji ratowniczej w zakładzie Tsubaki na Kashima miały uczestniczyć również dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz patrol policji. ST. Kapitan Piotr Michałek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku w rozmowie z TVP Info wyjaśnił, że do wybuchu prawdopodobnie doszło z powodu nadciśnienia w bębnie maszyny. Wskutek takiej sytuacji doszło do zerwania jego pokrywy. Niestety dla jednego z pracowników zakończyło się to tragicznie. Wskutek zerwania pokrywy bębna oraz uderzenia, które miało miejsce, poszkodowanych zostało dwóch pracowników, którzy znajdowali się przy maszynie. Na szczęście ich obrażenia okazały się lekkie i zostały natychmiast opatrzone. 2. Dwóch mężczyzn z lekkimi obrażeniami zostało opatrzonych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeci pracownik, w wieku między 40 a 50 lat, zginął na miejscu, przekazał strażak w rozmowie z TVP Info. Państwowa Straż Pożarna zajęła się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, co ograniczyło się do ich czynności. Na ten moment policja oraz Państwowa Inspekcja Pracy zajmą się wyjaśnieniem okoliczności tragedii. Źródło: TVP Info.